Serdecznie witamy Państwa na konferencji zorganizowanej w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia w 2015 roku po raz kolejny. Organizatorem dzisiejszej konferencji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach i teraz pragniemy przywitać przybyłych gości. Pragniemy przywitać Pana Prezydenta Miasta Starachowice Marka Materka, dzięki uprzejmości którego możemy gościć w Stali Olimpii. Również pragniemy powitać Pana Wiceprezydenta Miasta Jerzego Miśkiewicza. Pragniemy przywitać Panią Wicestarostę Agatę Wojtyszek. Dziękuję bardzo za przybycie. I naszego Pana Radnego Powiatu Rady Powiatu Starachowickiego, jednocześnie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów przy Radzie Powiatu, Pana Cezarego Beraka. Bardzo nam miło również powitać Panią Magdalenę Kołak z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, która przybyła i chciała nas również do Warszawy. Bardzo gorąco witamy naszego Pana doktora Tomasza Walędziaka, dyrektora Centrum Zdrowia Wita, który zawsze z nami bardzo blisko współpracuje. Możemy zawsze na niego liczyć. Witamy również Panią Małgorzatę Zatorską, doradcę Prezydenta Miasta. Ona tam sobie gdzieś krąży, pracuje. Jak również Pana Mirosława Seweryna, Rzecznika Prasowego Starostwa Powiatowego. I Panią Iwonę Ogrodowską, Rzecznika Prasowego Urzędu Miasta. Serdecznie witam. Tak gdzieś pracuje. Bardzo dziękujemy Pani Magdalenie Kołak, przedstawicielowi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, której obecność jest dla nas wyrazem poparcia działań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, jednocześnie nadaje rangę dzisiejszej konferencji. Jeszcze raz dziękuję Panu doktorowi Tomaszowi Walędziakowi, dyrektorowi Centrum Zdrowia Wita, który od lat współpracuje z Inspekcją Sanitarną i zawsze wspomaga nasze działania swoją wiedzą medyczną. Pragniemy również w tym miejscu podziękować za ogromne zaangażowanie naszej koleżance z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starachowicach, magister inżynier Halinie Szary, kierownikowi oddziału nadzoru sanitarnego, która swoją nieocenioną wiedzą chętnie dzieli się z młodzieżą, a jej wykłady cieszą się zawsze ogromnym zainteresowaniem. Panią magister młodzież zna. Prosimy się pokazać. Brawa. Serdecznie witamy nauczycieli i młodzież ze starachowickich szkół ponadgimnazjalnych oraz lokalne nasze kochane media, które zawsze nam towarzyszą w ważnych wydarzeniach, dzięki czemu możemy dotrzeć ze swoimi działaniami do szerokiego grona naszych mieszkańców, naszych odbiorców. Dziękujemy, że przybyliście Państwo na nasze zaproszenie i przyjęliście to zaproszenie tak licznie na zorganizowaną dzisiaj konferencję. Państwa obecność, jak również zaangażowanie jest dla nas wielką radością i potwierdzeniem tego, że to, co robimy, jest zawsze bardzo ważne i potrzebne. I teraz kilka słów o tym Światowym Dniu Zdrowia. W każdym roku dzień 7 kwietnia obchodzony jest z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia jako Światowy Dzień Zdrowia. To właśnie Światowa Organizacja Zdrowia wybiera kluczową kwestię zdrowia i zachęca ludzi z wszystkich grup wiekowych i różnych środowisk do podejmowania działań, które podkreślają wagę danego problemu zdrowotnego. W tym roku motywem przewodnim jest bezpieczeństwo żywności, a hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia brzmi: z pola na stół uczyń jedzenie bezpiecznym. Na koniec dziękujemy jeszcze wszystkim tym, których nie wymieniliśmy z imienia i nazwiska, a ich ogromna pomoc umożliwiła nam przygotowanie i przeprowadzenie tej konferencji i obchodów całego Światowego Dnia Zdrowia na terenie naszego miasta. Przed wystąpieniem naszych prelegentów na scenie zaprezentują się króciutko uczniowie
Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach, należący do grupy artystycznej Kameleon. To jest grupa, która zawsze z nami również współpracuje na takich imprezach, a ich opiekunem, nauczycielem jest pan Maciej Górski. I może, żeby nie przedłużać, poprosimy naszego pana prezydenta miasta, pana Marka Maderka, o oficjalne otwarcie konferencji. Bardzo prosimy, panie prezydencie. Dzień dobry. Ja przede wszystkim witam was, dlatego że panie z swojej stacji sanitarno-epidemiologicznej trudzą się bardzo, żeby tak naprawdę przekazać wam odpowiednie informacje i dlatego znakomitych gości z Ministerstwa Rolnictwa i z innych placówek do was ściągnęli, tak żeby przekazali tą swoją wiedzę. I polskie jabłka od Jarosława Warszawy z sandomierskich sadów najprawdopodobniej, o których pani Halinka powie, co zawierają i dlaczego są zdrowe i dlaczego warto je jeść. Konferencję z okazji Światowego Dnia Zdrowia uważam za otwartą. Pierwszy wykład poprowadzi dr Tomasz Waleńczak, ale zanim do nas to, miły nastrój wprowadzi nas młodzież. Zapraszam serdecznie. Mówiłeś, włosy masz jak kasztany i kasztanowe masz oczu blask i tak nam może papierosa? Albo nie, słuchajcie, chodzi o to, że jestem obecnie w takiej sytuacji, że palę i próbuję rzucić, ale jakoś mi się nie udaje. Ja wiem, jak to jest z tym nałogiem, że to jest szkodliwe i w ogóle, no ale cóż, nic się z tym nie zrobi. Od rana chodzi za mną papieros. Ta myśl mi się pojawia i od razu... A kuku, cześć, hej, hej. Co ty tu robisz? Co ja tu robię? No nic. Wiesz, nie myśl, że cię śledzę czy coś. Po prostu zupełnie, przypadkowo sobie tędy przechodzę. Koło rotundy. Patrzę, stoisz, podchodzę. Co się dzieje? Jak to się dzieje? Robert, nie udawaj, ty mnie ostatnio unikasz. Nie, no coś ty. Co nie? Nie kłam, tylko mi tu nie kłam. Ja czuję przez bibułę, że coś się święci. Co się... Nie, niestety nie. A teraz rzucasz, jak pierwszego lepszego kieba. Przyznaj się, że chciałeś mnie tylko wykorzystać, że chodziło ci jak każdemu, tylko o nikotynę. Nie, słuchaj, nie. Nie? Robert, no. Oj, bo to matka kazała mi cię rzucić. O, mamunia, cholerne babsko. Nigdy mnie nie akceptowała. Musieliśmy się chować po kiblach, jak gówniarze. A pamiętasz naszą wspólną piosenkę? Pamiętasz? No. Idzie rak, niebo rak. Masz na buzach czarny znak. Ej, pamiętałeś ty, kokiecie, pamiętałeś! Ale tak było kiedyś. Co kiedyś? Teraz sobie jakoś radzę. Mam gumy z nikotyną. Fuj, gumy z nikotyną? Weź mnie nawet nie rozśmieszaj, nędzne substytutki. No Robert, masz mnie tu jak na tacy i nic? I nic? No Robert, rozpal mnie, bo nie wytrzymam. Mam zapałki. Oj, no nie wiem. Nie wiem? Może ci mamunia powie. Ale nie płacz. Informacje. Będę mógł pomówić o tym, co robimy Wita Centrum Zdrowia w poradni chorób metabolicznych. Problemem otyłości zajmujemy się od lat. Jest to bardzo ważny problem. W ogóle można powiedzieć, że na czasie wszyscy o tym wiecie. Bardzo dużo pacjentów, powiem państwu, że w przeciągu ostatnich 10 lat, jak obserwuję, coraz więcej osób chorych na cukrzycę. Będę o tym mówił, zobaczycie, jest to jedno z najważniejszych powikłań otyłości i nadwagi. A więc trochę definicji, no bo bez definicji nie da rady, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Może wam się to przydać w szkole oczywiście.
i można zastosować też to w własnym życiu. Otyłość to choroba polegająca na nadmiernym nagromadzeniu tkanki tłuszczowej, która prowadzi do licznych powikłań ogólnoustrojowych. No to pierwsza część, wszyscy wiedzą, co to jest te powikłania ogólnoustrojowe. Będę o tym mówił. Jest to coś, czego najbardziej się boimy, zwłaszcza cukrzycy, chorób naczyniowych, które mogą doprowadzić do udaru, zapału. Boimy się tego wszyscy. Nie następują od razu, tylko po pewnym czasie. Dziękujemy panie doktorze serdecznie. Myślę, że cisza, jaka panowała podczas wykładu na sali, świadczy o tym, jak było to interesujące. Drugi wykład poprowadzi pani Magdalena Kołak, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie podziękować organizatorom za zaproszenie, przedstawiciela ministerstwa na tak zacną imprezę, na tak zacne spotkanie. A ja dzisiaj z przyjemnością zaprezentuję państwu program Poznaj Dobrą Żywność, który jest realizowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nasz program jest jednym z kilku działań, które są realizowane w ministerstwie i służy do wyróżniania żywności wysokiej jakości. Jak sami dobrze wiecie, oprócz tego są jeszcze produkty regionalne, tradycyjne, ekologiczne, a dzisiaj opowiem państwu o programie, który działa już od 2004 roku, czyli od wejścia Polski do Unii Europejskiej. I oczywiście służy ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi do wyróżniania jakościowych produktów żywnościowych. Nasz program, chwilę tylko o podstawie prawnej, działa na podstawie artykułu 13 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Wyróżnikiem programu, wyróżnikiem tego, że produkt uczestniczy w programie Poznaj Dobrą Żywność, jest to, że na jego opakowaniu znajdujemy znak Poznaj Dobrą Żywność. Cele programu. Z jednej strony celem programu jest pomoc konsumentowi w dokonaniu świadomego wyboru produktów żywnościowych, jak również zachęcenie do nabywania produktów o wysokiej i stabilnej jakości. Jeśli chodzi o producentów, program ma zachęcić do wytwarzania jakościowych produktów żywnościowych oraz do wzbudzenia w nich przekonania, że warto inwestować w jakość. Główną cechą naszego programu jest jego otwartość i dobrowolność. Dobrowolnie, producenci sami dobrowolnie zgłaszają się do programu. Sami decydują, że które ich produkty wytwarzane przez nich są wysokiej jakości, które zasługują na znak i zgłaszają się z wnioskiem do programu. Kupują na rynku wartościowych produktów żywnościowych. Oprócz tego oczywiście skierowany jest do środowisk opiniotwórczych, dystrybutorów, handlowców i wszystkich przedsiębiorców państw członkowskich Unii Europejskiej. No właśnie, skierowanie żywnościowe, a co ona tak naprawdę oznacza? Otóż jakość produktu też jest zapisana w ustawie, o której mówiłam, na której się opieramy i która jest naszą podstawą prawną. Na jakość produktu składa się sposób produkcji, oznaczenie i prezentacja produktu, czyli jego oznakowanie. Składają się właściwości fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne, jak również organoleptyczne. Wszystkim dziękuję bardzo serdecznie. Dziękujemy serdecznie za bardzo interesujący wykład. I cóż, zostaje nam życzyć sobie, abyśmy kupowali tylko produkty ze znakiem Poznaj Zdrową Żywność. Ukłon w stronę ministerstwa za przekazane katalogi, materiały edukacyjne. Młodzież przy wyjściu będę prosiła, żeby skorzystali z tych materiałów, żeby sobie zabrali. Nauczyciele jakoś pokierują tym, żeby w miarę sprawnie to odbyło się. I trzeci nasz wykład.
pani magister Hanna Szary, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Starachowicach. Bezpieczeństwo żywności. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam naszych młodych konsumentów. Spotykaliśmy się do tej pory na spotkaniach z programu Trzymaj Formę, prawda? Więc na pewno dużo słyszeliście, omawialiśmy tu wartość odżywczą, mówiliśmy o witaminach, mówiliśmy o solach mineralnych, mówiliśmy o napojach, prawda? Dlaczego te fast foody są takie niepotrzebne i zbędne. No dzisiaj mamy Światowy Dzień Zdrowia, mamy temat bezpieczeństwo żywności od pola do stołu, uczyń jedzenie bezpiecznym. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do ochrony zdrowia publicznego i wpisuje nam się bardzo dobrze w ten właśnie Światowy Dzień Zdrowia. I przygotowując prezentację, zastanawiałam się, co tak naprawdę, w jaki sposób przybliżyć tą bezpieczną żywność i w jaki sposób przekonać Was, że ważna jest ta droga właśnie od pola do stołu. Skupię się w swojej prezentacji na trzech sprawach. Przede wszystkim sprawach producenta, gdzie produktem jest bardzo ważna. Sprawa oczywiście inspekcji sanitarnej, bo my też jesteśmy ważni, prawda, bo czuwamy nad tym, żeby każdy producent zachowywał te zarówno przepisy prawne, jak i warunki. No i oczywiście uczyń jedzenie bezpiecznym, czyli co może zrobić konsument, aby to, co zostało wyprodukowane w bardzo dobrych warunkach, w bardzo dobrej jakości, żeby po prostu tego nie popsuć, tak? Czyli omówię, skupię się w zasadzie na wszystkim, że ten ziarno już w ziemi musi być właściwe. Cała produkcja, całe zbiory, już cała produkcja pierwotna. Odchodzimy już od tego, że na przykład przy zbiorze malin, truskawek,